Proszę Państwa, teraz interpelacje i wnioski radnych. Bardzo proszę Pana Przewodniczącego Pilka o zajęcie miejsca mojego i bardzo proszę Państwa radnych o zgłaszanie się. Pan mi nazwa Giracji, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałbym zgłosić dwie interpelacje na wynikanie z interwencji mieszkańców głównie. Pierwsza sprawa dotyczy już zapowiadanych czy realizowanych za późno, ale tego przyszłość planowanych remontów torowisk. Jeden z mieszkańców prosił o analizę i informację, czy istnieje możliwość przesunięcia torowisk na zewnątrz ulic, tak aby siadający pasażerowie do tramwajów byli bezpieczni, tak aby nie było przyjazdu między przewoźnikiem a torowiskiem na tramwaje. A w związku z tym no, również pas bliżej środka pasa jezdni byłby wolny i byłaby możliwość wtedy przejazdu. W związku z tym jakby proszę o taką analizę, bo być może jest to dobry pomysł warty skorzystania w celu poprawienia płynności ruchu. Może takie analizy były robione, a jeśli nie, to proszę o taką analizę i taką informację, czy jest to realne i możliwe, jeśli chodzi o przyszłe remonty, czy też budowy linii tramwajowej. Druga sprawa jest sprawą już tak powiem, ciągnącą się od dłuższego czasu, mianowicie dotyczy inwestycji, to jest budowy cmentarza, przebudowy dróg, a także planowane jest popielarni Złot przy podwórkach tynieckich między Siedziną a Tyńcem. Przyjeżdżają do nich mieszkańcy, zadają tutaj mnóstwo pytań, a także druga część tej interpelacji dotyczy odnośnie planowanego studium. Ja tę interpelację oczywiście przedstawię i ona będzie umieszczona w internecie, natomiast może tylko niektóre z tych pytań, które w imieniu mieszkańców zadaję, pozwolę sobie odczytać. Na przykład, dlaczego Wydział Inwestycji, który nadzoruje budowę drogi dojazdowej do Skopiarni w podwórkach tynieckich zabronił wykonawcy, czyli firmie Wołów, udzielania informacji oraz udostępnienia dokumentów i pozwoleń? Na czym polega nadzór przyrodniczy tej inwestycji? Jak wiadomo, jest tam niszczona przyroda, a mamy filmy i dokumenty, które potwierdzają niszczenie stanowisk przyrodniczych, a jak wszyscy wiemy, jest to gmina terenu i granica Miejskiego Parku Krajobrazowego, a także terenu Natury 2000. Na czym polega rozprawa nadzoru geotechnicznego dla tej inwestycji i ile on kosztuje? Dlaczego są prowadzone prace na działkach prywatnych bez wypłacania jeszcze odszkodowań? Dlaczego właściciele tychże działek oraz mieszkańcy nie zostali uznani za stronę w postępowaniu przy zadawaniu pozwolenia na budowę, mimo że takie wnioski zgłosili do Wydziału Architektury i Urbanistyki? Tu jest jeszcze poruszana również sprawa z RID-u dotycząca samej popierarni. Jeśli chodzi o uwagi dotyczące studium, dlaczego obszar podgórek tynieckich Natury 2000 Stawiska obszar łąkowy jest wyskalany z studium jako rejon o największych walorach przyrodniczych i krajobrazowych w strefie ochrony sylwety miasta, którego ochrona wynika z polityki ekologicznej państwa, a jednocześnie niszczy się ten teren, budując drogę, w tej chwili już zniszczono pas o szerokości od 5 do 12 metra na tym obszarze. Jeszcze może dlaczego to są inwestycje o hektary lasu? Tak jak powiedziałem, jest to obszar Natury 2000. Dlaczego przeznaczono ponad 20 hektarów na ten cmentarz w podwórkach tynieckich? Obszar, który w poprzednim, aktualnie obowiązującym studium nie miał takiego przeznaczenia i był sugerowany jako absolutna rezerwa. Poprosi Pan w tym terenie również do obniżania poziomu wód gruntowych. Wiadomo, że przy budowaniu cmentarzy poziom gruntowy
nie może być wyższy niż 2 metry. Na tym terenie wody pitowe są bardzo wysoko, natomiast decyzja prezydenta jest taka, by jednak ten cmentarz w tym rejonie budować. Może jeszcze ostatnie. Dlaczego w nowym studium zostali zmienione strefy nadzoru archeologicznego? I jeszcze ostatnie rzeczy. Tereny między Siedziną a Libertowem zostały zaliczone do obszarów, gdzie występują osuwiska. Występowanie na terenie zboczy wymaga przeprowadzenia szczegółowych badań przed rozpoczęciem inwestycji. Czy takie badanie zostaje w podwórkach, które jest przeprowadzone? Także przed rozpoczęciem budowy cmentarza. Jeśli tak, to kiedy i jakie są wyniki tych badań? To może tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Makarow, proszę. Dziękuję. Pan Andrzej Habranek do protokołu, pan Bolesław Kosiak do protokołu. Bardzo proszę, pani Małgorzata Jasna. Panie Prezydencie, mam dwie interpelacje. Jedną dotyczącą spraw, która Jana Sobieskiego w jedną. Mianowicie, Szanowni Państwo, media piszą o tym, że Kraków ma być fundatorem pomnika czy obchodów wspierających sprawę wyprawy króla Jana Sobieskiego pod jeden. Chciałabym dowiedzieć się, jak ten wielki szacunek dla króla Sobieskiego, ile będzie kosztował Kraków. Chciałabym zobaczyć wyliczenia finansowe. To jest jedna interpelacja i druga. Szanowni Państwo, był na moim wydłużę człowiek, który zapytał się taką rzecz, myślę, że ona jest warta uwagi. Mianowicie zwróćcie uwagę na taką sprawę, jak reklamy Tauronu dotyczące kontraktów podpisanych z Tauronem, czyli tych umów lojalnościowych, związanych ze zniżką podatku cen energii. Człowiek ten zwrócił uwagę na to, że... Szanowni Państwo, ale ja proszę o spokój. To jest ważny temat, Panie Ważny Rzeczy. Proszę o spokój, że Panie Habranek, bardzo proszę, kłaję. Bardzo proszę. Co prawda, Panie Przewodniczący, nie wiem, co to, ale powiedz, nie wiem, na tym skończyłam, ale wracając do spraw Tauronu. I chciałem zapytać Pana Prezydenta taką rzecz. Ponieważ tenże człowiek, który był mnie na dużo, stwierdził, że po prostu Tauron dłuższa nieuczciwą reklamę mówiącą o tym, o zniszczy ten energii, a tak naprawdę jest ta sprawa tej energii nocnej, tak zwanej grzewczej i 12, która w tych propozycjach Tauronowej wolnej szczerze wskazuje. W związku z tym chciałabym się zapytać taką rzecz, czy miasto przeanalizowało to, czy w ogóle obsługujemy tego typu sprawy dotyczące właśnie energii nocnej. No my mamy podpisaną umowę z Tauronem, tak że my wybrali przetarg. W związku z tym chciałabym się zapytać, czy tego typu sprawa jest i zachęcam media do tego, żeby sprawę podjęli, ponieważ my też będziemy dość mocno wzmacniać sprawę dotyczącą wymiany pieców węglowych na jakiekolwiek inne. W związku z tym dobrze o tym powiedzieć, że taka rzecz jest. Ja to sformułuję jeszcze w sposób doskonalszy na piśmie i przekażę Panu Przewodniczącemu za moment. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan. Jerzy Woźniak. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. W sprawie jest całe mnóstwo, ale pierwsza sesja postaram się nie zajmować wiele czasu. Jedna według mnie rzecz jest natomiast dość pilna. Z ogromnym zdumieniem obserwuję, co dzieje się w Parku Lotników Polskich na placu zabaw, który onegdaj współfinansowała dzielnica 14, po części był finansowana w ramach konkursu Rad Dzielnic. Tam jest realizowana polityka promowana obecnie przez Ucha i Czoka przy okazji uchwały w sprawie likwidacji Straży Miejskiej, to znaczy polityka naprawy przez likwidację. Ile razy się tam nie pojawia, znika kolejne urządzenie zabawowe. Jeżeli coś jest uszkodzone, to nie jest naprawiane przez służby, które powinny być zatrudnione do bieżącego utrzymania, tylko jest wycinane. W tej chwili zamiast puszczalek jest tylko taka poprzeczka oparta na jakichś wspólnikach. Bujak i sprężynowe są powycinane. Zjazd linowy jest od dłuższego czasu nieczynny. Ja nie wiem, czy inspektor, który odpowiada za Park Lotników Polskich
tym miejscu, czy widzi, jakie tam są zniszczenia i czy zleca naprawy w ramach bieżącego utrzymania. Sezon się już kończy, a ja w całej wakacji otrzymuję skargi od mieszkańców, że ten ogródek ulega dewastacji, to zastraszający tak. Bardzo proszę o zmianę polityki utrzymywania tego ogródka, bo naprawa przez likwidację to nie jest dobry pomysł. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani Agata Dania. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Ja mam 5 interpelacji. Pierwszy znalazłam taki nagłówek. Jestem z Łodzi, więc myję śmieci. Jestem z Krakowa, więc myję śmieci. Chciałabym poprosić Pana Prezydenta, ponieważ składałam deklarację w tej sprawie, ale jednak chciałabym dowiedzieć się szczegółów, dlaczego została podjęta taka decyzja. Skoro tutaj między innymi cytat, mycie jest zbędne, bo szklane butelki są wytapiane w piecach, plastikowe butelki są maszynowo myte, a pudełka po jej butelki tłuszcza trafiają do spalarni w cementowniach jako paliwo alternatywne. Takie to również jest nielicznym miastem, które podjął taką decyzję. Jeszcze raz proszę o odniesienie się do tego tekstu i do takiej decyzji. Następna interpelacja, proszę o analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń w myśl artykułu 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. Trzecia interpelacja, chciałam zapytać, dlaczego na portalach Rady Miasta Krakowa są duże braki wymieszczane w interpelacji. Między innymi na moim portalu wynika z tego, że w okresie od lutego do czerwca nie złożyłam żadnej interpelacji, ja złożyłam ich trochę. Czwarta interpelacja dotyczy środków finansowych, jakie są przekazywane na książki dla dzieci. Wiąże się to z wizytą ostatnią podczas posiedzenia Komisji Kultury, ponieważ książki dla dzieci są dosyć brutalne, jak słyszeliśmy od pana dyrektora, że życie jest brutalne w ogóle, w związku z tym nie widzi żadnego problemu, żeby dzieci czytały książki tak drastyczne. Chciałabym zapytać, czy one są, te książki, czy są finansowane z budżetu miasta Krakowa, jaki jest nakład tych książek i jak wynika sprawa ich finansowania. I piąta interpelacja. W poprzedniej interpelacji zapytałam o sprawozdanie z Młodzieżowej Rady Miasta i dziwiłam się, ponieważ od 2009 roku w myśl uchwały Rady Miasta okazuje się, że taka Młodzieżowa Rada Miasta w ogóle nie została powołana. Też chciałam zapytać, co było przyczyną, że ta Rada Miasta Młodzieżowa, przepraszam oczywiście, nie została powołana. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pan przewodniczący Polskiego. Interpelację uprzejmie proszę pana prezydenta w nawiązaniu do sygnałów, które dotyczyły spraw realizacji lub też nierealizacji umowy offsetowej dotyczącej działań rekompensacyjnych 918 w związku z budową ekospalarni. Uprzejmie proszę o następujące informacje. Po pierwsze, jakie zadanie do realizacji zawierała ta umowa rekompensacyjna? Po drugie, jak wygląda ta realizacja poszczególnych zadań? Po trzecie, jakie i kiedy zadania przewidziane są jeszcze do realizacji, czyli na jakim to jest etapie I które zadania rozpoczęte i z jakich powodów być nie mogą, oraz czy przewidywane są jakieś jeszcze inne zadania rekompensacyjne zamiast za te, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane z przyczyn obiektów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pan Edward Poręcki. Pan Edward Poręcki do protokołu, pan Paweł Sigalski. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, razem tylko jedną interpelację. Większość z Państwa dostała taki list od Stowarzyszenia Kraków Miasta Noworezów. Może się Państwo zapoznaliście. Też ta interpelacja dotyczy tego pisma. W związku z tym pismem prosiłem o informację w tej sprawie, jakie są możliwości partycypacji miasta
w tym projekcie i realizacja zgodnie z pierwszymi danymi, to przeczytamy. Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych planuje przebudowę około 400 km od stopnia z drugiej strony Nowej Kupy. Odcinek lewego wału rzeki Wisły wraz z wałami całkowymi od stopnia będzie zamontowany. I ten rozbudowa lewego wału rzeki Wisły 8173-280, który nie wołał projektowania z drogą zbiorową. Zwracamy się z wnioską o podjęcie wszystkich naszych działań współpracy z NZ-u i UDE i ewentualnie partycypacji w tym na co zastąpienie planowanej drogi zbiorowej dywanikiem 4 cm asfaltu betonu o szerokości ponad zamiast na ustach ponad 5 km do stolicy rekreacyjnej komunikacji rowerowej. Informacja, o którym wspomnienie, wynika, że koszt jednego metra kwadratowego betonu asfaltowego o grubości 400 metrów z zarobem to naszą cynkę w łucie siła zutra. Orientacyjny koszt wykonania 5 km DDR-u osobą byłoby wykonać za około 120 tysięcy złotych. Naszym zdaniem warto zaangażować się urzędników miejskich i ogromne środki finansowe miasta, by korzystając z okazji wykonać drogę dla rowerów w formie kału. Bardzo pierwsza informacja, czy miasto ma taką możliwość, żeby przy okazji tego projektu partycypować w tych kosztach i czy byłaby taka możliwość? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zakończyliśmy interpelację. Bardzo proszę pana prezydenta Andrzeja odpowiedzieć na zgłoszone interpelacje.